Naszym gościem był m.in. pan Sjoerd Venstra, który jest ojcem projektu dyrektywy, jak sam się nazwał, ojcem projektu dyrektywy. Gościem była pani poseł Danuta Jazłowiecka, poseł sprawozdawca tej dyrektywy w Komisji Employment, a także Christine Schreiber, która była szefową gabinetu komisarza Barniera. I pani Mieke Hoverzeil z Uniwersytetu w Tilburgu, która w swoich badaniach zajmuje się delegowaniem pracowników, ustalaniem właściwego ustawodawstwa. Mieliśmy zatem okazję wysłuchać najwyższej klasy ekspertów w dyskusji poświęconej delegowaniu pracowników. Udało nam się na kongresie zgromadzić na jednej sali przedstawicieli organu rentowego i przedsiębiorców w sytuacji innej niż kontrola. Byli również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, byli politycy, byli przedstawiciele świata nauki. I okazuje się, że w tej przełamanej konwencji opartej na dialogu, jaką przyjęliśmy dla całego kongresu, da się rozmawiać. Czyli nie ma wielkich antagonizmów między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a przedsiębiorcami. Wprost przeciwnie, jest ogromny głód rozwiązywania problemów, które są wspólne dla obu tych grup podmiotów. Nastroje na kongresie były radosno-minorowe, dlatego że z jednej strony kompromis, do którego udało się doprowadzić, niewątpliwie dzięki staraniom polskiej delegacji pod przywództwem wyróżnionego nagrodą Labor Mobilis pana ministra Radosława Mleczki, wprawiał uczestników w dobry nastrój, natomiast uczestnicy są pełni niepokoju o przyszłość delegowania, mimo tego kompromisu. Dlatego, że najbardziej niebezpieczny, niepewny będzie okres dostosowawczy, czyli ten, który parlament przyjmie na wdrożenie dyrektywy wdrożeniowej do implementowania dyrektywy wdrożeniowej do porządków prawnych państw członkowskich. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo i to bardzo wyraźnie wybrzmiało w czasie kongresu, że państwa członkowskie będą w różnym tempie i z różną starannością wprowadzać zapisy dyrektywy do swojego prawodawstwa. Wydaje się jednak, że po tym okresie przejściowym zasady funkcjonowania, zasady swobodnego świadczenia usług w Unii Europejskiej będą bardziej klarowne. I to jest niewątpliwie wartość dodana i samej dyrektywy, i tego kongresu. Paradoksalnie w związku z uchwaleniem dyrektywy może dojść do bardzo wnikliwej, nowej dyskusji na temat reinterpretacji zastępowania na potrzeby na przykład praktycznego poradnika dotyczącego pracowników, ustalania właściwego ustawodawstwa. Popchnęliśmy dyskusję do przodu. Padło bardzo wiele ważnych argumentów pozwalających na bardziej klarowną, na wprowadzenie bardziej klarownej interpretacji pojęcia zastępowania, które jest kluczowe dla pracowników delegowanych i przedsiębiorców, którzy ich zatrudniają. Na zakończenie chcę podkreślić, że zastępowanie nigdy nie było zabronione. Ono tylko oznacza konieczność przystąpienia do ubezpieczenia społecznego według zasady lex loci laboris, czyli w państwie, w którym wykonywana jest praca.